Szanowni Państwo, ostatnie kilkanaście miesięcy to czas wytężonych inwestycji w gminie Nowy Tomyśl. Wiele z tych inwestycji nie doszłoby do skutku, gdyby nie wsparcie ze środków rządowych. Udało nam się wybudować nową obwodnicę Nowego Tomyśla przy jednym z największych zakładów w naszym mieście. Ponadto otrzymaliśmy bardzo duże wsparcie na budowę sali sportowej przy szkole podstawowej w Burii Kościelnej. Kolejna inwestycja wsparta z funduszu rządowego to przebudowa naszego stadionu, który niestety lata świetności ma za sobą. Dzięki wsparciu pozyskaliśmy prawie 10 milionów złotych. Będziemy mogli go przebudować. Zależy nam na tym, aby ten piękny, już niedługo obiekt w samym centrum Nowego Tomyśla przyciągał dzieci i młodzież, które będą mogły rozwijać się sportowo. Ostatnim wsparciem z funduszy rządowych, jakie otrzymaliśmy w ramach miejscowości Pogorowskich, to jest kwota prawie 2 milionów złotych na wybudowanie dwóch kolejnych tężni solankowych. Podkreślam, że współpraca z panem Krzysztofem Czarneckim, posłem z naszego okręgu, owocuje właśnie takimi inwestycjami. Dlatego, że pan poseł jest aktywny tutaj, bardzo często pojawia się w Nowym Tomyślu. Bardzo ceniam sobie pana posła z tej racji, że to jest były samorządowiec, więc zna od kuchni problemy samorządowców, wie, jak przebiega proces inwestycyjny. Jesteś człowiekiem doświadczonym i zawodowo, i życiowo, dlatego te rozmowy są konstruktywne. Wiele cennych uwag bierzemy pod uwagę i efekt końcowy jest taki, że zaczynamy te inwestycje, kończymy, a myślę, że wiele z nich nie doszłoby do realizacji, gdyby nie to wsparcie. I liczę na to, że w przyszłości również dzięki kolejnym dotacjom będzie można rozwijać nasze miasto i gminę tak, aby podnosić jakość życia, żeby mieszkańcy byli zadowoleni. Ale tak jak powiedziałem, to jest wynik działania wielu czynników. Ważne jest to, że czujemy tutaj wsparcie pana posła, zainteresowanie i doceniamy jego aktywność. Pragnę pogratulować panu burmistrzowi Nowego Tomyśla, Włodzimierzowi Hibnerowi, samorządowi oraz wszystkim mieszkańcom gminy, że potrafią pozyskiwać środki finansowe z programów rządowych, realizować wiele inwestycji służącej lokalnej społeczności. Będę zawsze was wspierał, jestem z wami, oby Nowy Tomyśl piękniał.